Dzień dobry, kochani. Kolejna dostawa przed nami. I oczywiście zaczniemy sobie od konkursu, jak zawsze, do zgarnięcia. Dzisiaj Hoya Kurtisi, która też przyjechała w dzisiejszej dostawie. To jest naprawdę łatwa w uprawie Hoya, która jest totalnie nieobrażalska. Ja ją mam w domu i już jest, też kupiłam ją taką, a w tej chwili już jest taka, bardzo ładnie, szybko rośnie i gęsto wypełnia całą doniczkę, więc bardzo ją Wam polecam. No i można też ją wygrać w konkursie. Wykorzystuję dzisiaj zwycięski pomysł na konkurs z ostatniego konkursu i on brzmi tak, że napiszcie, w jaką roślinę z Waszej kolekcji chcielibyście się wcielić? Gdybyście mieli być rośliną, to jaką byście chcieli być? I czy to może byłaby jakaś taka gwiazda kolekcji, czy raczej taka roślinka, z którą są jakieś kłopoty, bo chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego są z nią kłopoty, co jej dolega? Piszcie tutaj w komentarzach pod filmem do poniedziałku do 21:00. I jedna osoba od nas dostanie tą Hoyę Kurtisi. I też mam dla Was ogłoszenie. Robimy, słuchajcie, kolejne nocne targi. W sobotę 24 sierpnia. Zapisujcie termin w kalendarzu. Czekamy na Was od 18 do 22. Będzie można sobie znowu zrobić wieczorową porą zakupy. Będą oczywiście dla Was różne promocje, muzyczka, będzie można się spotkać i sobie tutaj wieczorowo, nocnie pobuszować, odpocząć na leżaczkach, przyjechać i się spotkać. I jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć, ale zapomniałam co, pewnie mi się zaraz przypomni, na razie zaczynamy. Muszę Wam na początek, słuchajcie, pokazać tą Hoyę, bo jest po prostu wow. Hoya imbricata, pierwszy raz u nas i tutaj wszystkie stwierdziłyśmy jednogłośnie, że wygląda jak pierogi. Nie ma nadzienia w środku niestety, niektóre liście się są takie w pół otwarte i widać, że w środku nie ma niestety nadzienia, ale i tak jest piękna. Większość liści jest całkiem, zobaczcie, sklejona i faktycznie wyglądają te liście jak pierożki. Jest absolutnie przepiękna. Ja pewnie też będę musiała swój egzemplarz mieć, bo jest cudna. Hoya pierogowa, naprawdę. Rewelacja. Debiut u nas dzisiaj. Jest też Epipremnum Golden Potos. To nie debiut, ale to nie w niczym mu nie ujmuje. Zobaczcie, jakie jest piękne i hiperdługaśne. To naprawdę konkret roślinka. Do tego bym Wam sugerowała sobie dokupić jedną mniejszą w dwunastce i dosadzić do tej samej doniczki, zmieniając przy okazji ziemię na podłoże uniwersalne z perlitem lub na bigosik i będzie piękna, gęsta roślinka od razu. A propos gęstych roślinek, no to mamy dzisiaj prawdziwego Vajety potwora. Zobaczcie, jaki wielki, doniczka 19, naprawdę super szczelnie wypchana, wyładowana, bardzo długie pędy, gęste, jeżeli chcecie takiego potwora, zamiast, to jest już taka roślina, którą można by zamiast firanki zastosować, bo naprawdę jest już przepięknie rozrośnięta, pięknie też wybarwiona, no coś wspaniałego. I taki sam duży jest też dla Was dzisiaj krokodylus, Microsolum krokodylus. Jedna z Waszych zawsze ulubionych roślin, które pięknie i szybko zawsze znikają. I tutaj macie okazję zobaczyć albo i zakupić egzemplarz już taki naprawdę duży i rozrośnięty. Zawsze Wam mówię, że jego liście osiągają duże rozmiary. No i teraz wreszcie mogę to Wam już pokazać, naocznie udowodnić. Zobaczcie, jaki ogromny jest ten liść. Wzór z krokodylej skóry jest bardzo wyraźny, także jak najbardziej zachęcam. No nie jest tani, bo jest wielki, ale myślę, że robi na tyle fajną robotę i na tyle to tak wygląda imponująco, że można się pokusić. Na pokuszenie też mam dla Was, słuchajcie, dzisiaj takiego pięknego cisusa Violet Vine, który ma niezłą cenę, bo te cisusy zawsze są przeraźliwie drogie, a dzisiaj jest upolowałam w takiej naprawdę dobrej cenie, więc polecam, żeby się zdecydować. Roślina jest przepiękna, liście ma duże, pięknie wybarwione na taki kolor zielonkawy, zielonkawo-srebrzysty z dużą ilością właśnie fioletu idącego przez środek i fioletowe jest też spód liścia i łodygi. Generalnie roślinka przepiękna.
choć nie ukrywam, nie jest łatwa w pielęgnacji. Trzeba tutaj wyzwania się podjąć. Przede wszystkim trzeba by ją od razu przesadzić w podłoże uniwersalne z perlitem. Stanowisko zapewniamy jasne, ale nie w pełnym słońcu i ciepłe, takie żeby nie było jakichś przeciągów, powiewów. Jej musi być cały czas ciepło i jasno i podlewamy tak, żeby miała stale lekko wilgotne podłoże. Dbamy też o wysoką wilgotność powietrza. To nie jest, słuchajcie, roślina do suchego mieszkania, bo no, musi mieć po prostu tą wilgotność dużą, bo jest wrażliwa i delikatna. Dzisiaj u nas, nie wiem czy słyszycie deszcz, ale jest jakieś oberwanie chmury, tropikalna ulewa, więc tak naprawdę się zrobiło jak w dżungli. Mam też dla Was takiego dużego fikusa bengalskiego. Bardzo ciekawa odmiana o ciemnych liściach i one są ciekawe, bo na górze są błyszczące, ale jednocześnie są mięciutkie i takie welwetowe w dotyku. Od spodu mają taki delikatny kutnerek i są naprawdę jak kotek do głaskania, bardzo przyjemne. No i piękne, bardzo taka ciemna zieleń z jaskrawo skontrastowanymi nerwami. Bardzo dekoracyjnie to wygląda. Powraca również po raz kolejny majoi, który Was tak bardzo ostatnio urzekł, bo jest duży, duży, piękny, rozrośnięty. Majoi w ogóle szybko rośnie. Ja mam też w domu i powiem Wam, że to naprawdę jeden liść nie zdąży jeszcze wyjść, a już idzie drugi, więc koniecznie trzeba już mu dać palik, trzeba przesadzić w bigosik. Możecie u nas zakupić takie podłoże DIY do roślin obrazkowatych, ono się nada jak najbardziej, lub możecie do każdej rośliny zamówić sobie opcję przesadzenia, wtedy to my zrobimy to za Was. Możecie też sobie zamówić palik i napisać w komentarzu do zamówienia, że mamy od razu przy przesadzaniu zamontować roślinę na paliku. Takie rzeczy też robimy, nie ma problemu. I też pamiętajcie, ponieważ ciągle jeszcze są wakacje, że jeżeli chcecie coś zamówić, spodobała Wam się dostawa, to możecie zamówić i napisać w komentarzu do zamówienia, że mamy wysłać Wam roślinę z opóźnieniem. Też nie ma sprawy. Piszecie konkretną datę, my sobie to przenosimy na listę czeka i ona tam sobie czeka na ten termin. Nie ma najmniejszego problemu i w ogóle macie tam opcję komentarz do zamówienia. Możecie zawsze nam napisać coś miłego, że nas lubicie. Zresztą zdarzają się takie komentarze, bardzo za nie dziękujemy. Takie z pozdrowieniami, z podziękowaniami za poprzednie roślinki. Nie wahajcie się tam do nas słowo komentarza pisać. Powraca również pachnący odorion o przepięknych, delikatnych kwiatach i pstrokatych, nakrapianych liściach. Wasz ulubieniec. Jest i filodendron Florida Green. To jest też bardzo dobry filodendron, jeżeli chcecie mieć dużą roślinę, taką, która naprawdę Wam zajmie pół pokoju, będzie królować, to Floridę polecam. Najlepiej sobie kupić dwie sadzonki, posadzić je razem na palik i zobaczycie, to jest też po prostu eksplozja. Liść za liściem, liście się robią coraz większe i coraz bardziej powcinane i roślina naprawdę wygląda imponująco. Też go mam, więc też polecam, bo naprawdę fajnie się sprawdza. Jest i Sansa Zejlanika, ładny taki pokrój, długie, wyprostowane liście, bardzo ładne dzisiaj egzemplarze przyjechały, także też zachęcam Sansevierię. Po zakupie przesadzamy w podłoże do kaktusów i sukulentów, a potem podlewamy naprawdę z rzadka, chyba że będziecie stała w jakimś naprawdę jasnym miejscu, to wtedy trochę częściej. Ja mam tutaj fajny podgląd, bo mamy w magazynie bardzo dużo Sansevierii i te, które stoją na niższych półkach, bo Sanse są takie, że mają dużą tolerancję świetlną, mogą żyć w miejscach dosyć ciemnych i dosyć jasnych. I te Sanse, które są na niższych półkach, podlewam raz w miesiącu, a te, które są na wyższych, podlewam na przykład raz na 2 tygodnie, bo po prostu potrzebują więcej wody, bo dostają więcej słońca. I to widać po liściach, liście się robią, jak Sansevieri się chce pić, to robią się takie gdzieś tutaj bliżej nasady, takie trochę pomarszczone. Wtedy już wiadomo, że na pewno trzeba podlać. Bardzo dużo dzisiaj aglaonem w różnych kolorach. Dzisiaj mogę Wam w pełni udowodnić, że aglaonemy naprawdę mają najbardziej niesamowite kolory ze wszystkich roślin. Na początek dwie białe, specjalnie pokazuję razem, żebyście sobie mogli porównać. White Joy. Liście są takie troszeczkę sercowato, bardziej okrągłe, szerokie i prawie całkowicie białe. I tutaj mamy z kolei Vanilla Baby.
Tutaj też jest taki miks białego z zielenią. Liście troszeczkę bardziej wydłużone. Przepiękne obie odmiany. Można sobie gdzieś tam razem zestawić jedna koło drugiej i będą przepięknie wyglądały. Jest też Aglaonema Spotted. Nowość. Bardzo piękny. O, patrzcie. Tego jeszcze nie widziałam. Ma taką przykrywkę z włókna. Śmieszny. W każdym razie Aglaonema Spotted. Piękny kolor, dużo różu i takie ostro tak wybarwione, tak graficznie. Nie, te kolory nie są takie rozmyte, nie przechodzą w siebie płynnie, tylko tak są naprawdę ostro zaznaczone. Przepiękna. O, ta odmiana bardzo ładna. Wszystkie zresztą są ładne, tak naprawdę. No zobaczcie na przykład na tą April Fantasy. Tutaj liście z kolei są bardziej okrągłe, różowe łodygi. No i jeżeli chodzi o wybarwienie, to jest jasna zieleń, ciemna zieleń, trochę różu, trochę beżu. No też bardzo ciekawa roślina. Myślę, że ciężko się w niej tak naprawdę nie zakochać. Aglaonemy są przepiękne i w dodatku ja się nadal upieram, że są łatwe w uprawie. Ja wiem, że wy ze mną, część z was się ze mną zgadza, część z was bardzo ze mną dyskutuje, ale no nie wiem, ja się nimi zajmuję i tutaj w magazynie, gdzie są we włóknie kokosowym, bo przecież my ich nie przesadzamy, więc mam trudniej, bo są we włóknie. Mam je w domu już w odpowiednim podłożu, czyli ziemi uniwersalnej z perlitem i naprawdę nie mam z nimi żadnego problemu i też nie jest tak, że odmiany zielone są łatwe, a czerwone są trudne albo białe, wszystkie są tak samo łatwe. Będę się przy tym upierać, naprawdę, bo kurczę, już wiele lat z tymi aglaonemami się stykam i no nie wiem, dla mnie są bardzo łatwe. Chili, odmiana też nowa, dzisiaj debiutuje. Red chili, bardzo też pięknie wybarwiona, liście ostro zakończone. Na starszych liściach bardzo dużo czerwieni z kolei. Na młodych dominuje bardziej zieleń i róż. I takie czerwieniejące też łodygi. Też piękna odmiana. One wszystkie są takie ładne i proste. Jeżeli chodzi o rodzinę marantowatych, to dzisiaj powraca Calathea Beauty Star. Bardzo ładny, gęsty okaz. To jest jedna z najprostszych w uprawie Calathei. Dosyć jest taka mało obrażalska. W telegraficznym skrócie przypominam, podłoże do Calathei może składać się na przykład z ziemi, takiej uniwersalnej z worka, perlitu i włókna kokosowego. Włókno jest po to, żeby troszeczkę dłużej wilgoć się zatrzymywała w podłożu. Calathei nie lubią przesychać, podlewamy je tak, żeby stale miały wilgotne podłoże. I miejsce nie może być słoneczne, takie raczej bardziej zacienione, nigdy wodą z kranu, zawsze odstaną o temperaturze pokojowej i dbamy o wysoką wilgotność powietrza i też ta woda nie może być zimna. I maranta, też ta sama ekipa. Słuchajcie, mi się to takie wydaje oczywiste, ale jeszcze dostaję pytania czasami o to, więc chciałam powiedzieć, że tak, Calathee i maranty ruszają liśćmi i to jest normalne. One zmieniają, mają takie coś na kształt torebek stawowych i potrafią ruszać liśćmi w zależności od ilości słońca i w zależności od pory dnia. Po prostu się składają i rozkładają. Liście są, naprawdę tutaj widzę, bo też przychodzę podlewać o różnych porach dnia. Czasami liście są tak pionowo do góry, wszystkie sterczą, a czasami są tak. I to jest absolutnie normalne. Pnącza z pnączy. Dzisiaj mamy tak. Potoski. Już Wam pokazywałam duże, są też mniejsze, ale ładne dzisiaj, gęste. Jest i Epipremnum, Global Green też jest, o, pokażę Wam razem, ale to jest Global Green, a to jest Happy Leaf. Mają podobne do siebie liście, grube i bardziej okrągłe w kształcie, natomiast różnią się oczywiście wybarwieniem. Tu jest zielona wariegacja na ciemnozielonym tle, a tu jest biało-beżowa wariegacja. Oba są piękne, też bardzo ładnie do siebie pasują. Jest i oczywiście Trebi, bo Trebi zawsze musi być. Co to za dostawa bez Trebiego? Jak zawsze polecam, to jest moja roślina numer jeden, tak od moich osobistych preferencji najbardziej ją lubię, bo nie choruje, nie atakują jej szkodniki, ładnie rośnie,
nie ma z nią żadnych problemów i jest piękna, wiadomo, to przede wszystkim. Jeżeli chodzi o hoje, już Wam pokazywałam Curtisi, oprócz tego mamy Burtonie Variegate, czyli DS70 inaczej, pięknie wybarwione listeczki. Mamy też hoje Kentiane Variegate, Kentiane, czyli Vajety z wariegacją, przepiękne kolory, beż, róż, zieleń i ciemna zieleń. I to na pewno nie wszystkie jeszcze hoje, ale pewnie je mam na innych wózkach. No to może teraz, dobra, po kolei, Tortum, Philodendron Tortum, jeden z ładniejszych moim zdaniem, przepięknie powcinane liście, nowe liście, o tu się kruje nowe liście, one są takie na początku karmelowe i uroczo poskręcane. Potem się rozprostowują i zielenieją. No i jest też Esmeraldense. On był na ostatniej dostawie, zadebiutował. Bardzo Wam się spodobał. Szybko go wykupiliście. Dzisiaj zamówiłam znów. Jest piękny. Ma bardzo błyszczące liście i bardzo ciekawe. One wręcz naprawdę błyszczą. Jak się patrzy z daleka, to jest takie wrażenie, jakby jakiś bling-bling, coś błyszczącego. Mają też ładny kształt, jest takie wydłużone mocno serce i bardzo ciekawy odcień zieleni. Wiecie dlaczego on chyba taki jest? Bo one są od spodu podbite tak troszeczkę na czerwono. Czerwienieją liście lekko od spodu i chyba przez to ten zielony ma taki ładny kolor. No jest piękniutki, naprawdę. Jest i Monstera Monkey Mask. Już pokazuję. Bardzo no ładna jest ta monsterka, no co tu dużo gadać. Co to za kolekcja bez Monstery Monkey Mask? Liście są pięknie powcinane, rośnie bardzo dobrze. Tutaj też bigos i ważne jest to, żeby Monsterę podlewać jak naprawdę podłoże przesnie, całkiem, na całej głębokości, nie tylko z góry, ale trzeba wsadzić palucha albo higrometr i podlewam ją dopiero, kiedy podłoże przeschnie. Wtedy unikniecie żółknięcia liści, bo ona ma do tego bardzo dużą tendencję. I jest jeszcze takie śmieszne Anturium. Zobaczcie, to też nasz dzisiejszy debiut. Jeżeli lubicie takie liściaste Anturia, one mają bardzo grube liście, sztywne. Zobaczcie jak to, o, widzicie, sterczy sztywno. Grube, sztywne, błyszczące. I akurat to ma takie jeszcze dodatkowo pokarbowane brzegi, bardzo ładne. Jest też i z Anturiów o ładnych liściach. To jeszcze jest, proszę bardzo, Krystalinum duże, Krystalinum małe, także możecie wybierać dowoli w zależności od budżetu i wolnego miejsca, jakim dysponujecie, chociaż akurat Anturia szybko rosną, więc ten maluch nie będzie jakoś długo maluchem. I jest też Clarinervium. Tutaj widać, że liście są bardziej sercowate w kształcie zdecydowanie. Wszystkie one są moim zdaniem piękne. I jeszcze co? Jeszcze może maluszki teraz, troszkę maluszków. Monstera Esqueleto, maluszek w dobrej cenie. Trzykrotka na nóg, jak zawsze piękna. Liście mają urocze połączenie bieli, fioletu i zieleni. Rośnie jak na drożdżach, co widać, już potrzebuje większej doniczki. I Syngonium Mojito, to też jest szybko rosnąca roślina, jak wszystkie zresztą Syngonia. Patrzcie na to, jaka tu już gąsienica dołem wychodzi. Piękny korzeń. Zdecydowanie Syngonium możecie posadzić od razu do doniczki, nawet i dziesiątki, bo ono naprawdę ma mocne korzenie, duże i bardzo szybko rośnie, więc się nie obrazi za taką dużą od razu doniczkę. I jeszcze mam dla Was bardzo ładne oplątwy. Oplątwę Silver, którą uwielbiam i cieszę się, że ją kupujecie, bo mogę ją co tydzień sobie zamawiać. Bardzo mnie to cieszy, bo jest naprawdę piękna. I taką dużą, kwitnącą, nie wiem czy wszystkie kwitną, od razu powiem, nie wiem, nie sprawdzałam. Wzięłam pierwszą z brzegu, naprawdę. W każdym razie wszystkie są takie duże. Jonanta, ale taki właśnie bardzo duży rozmiar. I coś ja tu jeszcze mam? Tak, tu mam jeszcze dla Was Sansevierię Snow White, znów w tym takim mniejszym rozmiarze, w lepszej cenie. Także polecam, ostatnio wszystkie wykupiliście i zobaczcie na to, tam.
i maluszek taki zupełny, nie wiem czy to zobaczycie, bardzo dużo młodych przyrostów, no i piękne wybarwienie, taki kolor miętowy, pistacjowy i ciemniejszy rzucik na tym. Super to wygląda. I jeszcze jedna Sansa, która też na ostatniej dostawie zadebiutowała i też ją wykupiliście na pniu. To jest Spiral. Bardzo ładna odmiana. Spiral Star. Też ma młode, małe odrościki idące. To jest rozetkowa Sansa, czyli jeden liść wyrasta z drugiego. Czy to wszystko? Chyba z tego wózeczka wszystko. Ja tu sobie muszę teraz wszystko poprzestawiać i będę pokazywać dalej. Ale zanim to jeszcze Wam chciałam przypomnieć, że mamy takie fajne paliki. To są akurat 50, są jeszcze 75. Na nich wspaniale rosną właśnie monstery, filodendrony, syngonia, to co się lubi wspinać. Przez to, że one są takie szorstkie i chropowate, to korzenie powietrzne tych roślin się bardzo fajnie w nie wczepiają. Nie trzeba tych palików wzraszać. Także ja Wam to bardzo polecam. I widzimy się za moment, jak ja sobie tutaj wszystko poprzestawię. Pokazywałam Wam krokodylusa giganta, jest też mniejszy w 12, także do wyboru do koloru. I powraca również, jak już jesteśmy przy paprociach, pierzastka australijska, paproć o genialnym pokroju. Jeżeli chodzi o uprawę paproci, to ważne jest to, żeby podłoże miało też domieszkę włókna kokosowego, żeby długo utrzymywało wilgoć, stanowisko nie w pełnym słońcu i podlewamy tak, żeby ziemia nie przysychała. Paprotki nie lubią wysychać, więc na to, kochani, uważajcie. No i teraz myślę, że dwie rzeczy, które Was bardzo ucieszą. Powraca znowu Euphorbia marmorata. Przepiękna roślina z genialnym wybarwieniem i tak naprawdę każdy egzemplarz wygląda inaczej, więc będziecie mieć trochę niespodziankę, jak do Was dojdzie, bo nie ma dwóch tak samo wybarwionych, naprawdę. I to jest chyba właśnie w tej roślinie piękne, że są takie, można by sobie zrobić kolekcję samej Euphorbii marmoraty, mieć 5 okazów i każdy będzie troszeczkę inny. No i też bardzo ciekawa pozycja. Słuchajcie, Philodendron polypodioides. Mamy go już w sprzedaży, ale dzisiaj jest troszeczkę mniejszy okaz, ale za to dużo tańszy. Więc ja wiem, że ta roślina się Wam bardzo podoba, ale no cenę ma wysoką, więc dzisiaj może Was bardziej tutaj będziecie skłonni się skusić, bo trochę ta cena jest już lepsza, a roślinka jest naprawdę przepiękna, ma piękny pokrój. Zobaczcie na tego liścia. Podobna do tortuma, owszem, ale jednak to nie jest, słuchajcie, to samo, trochę co innego. Dobra, chyba będę lecieć po kolei, żebym o niczym nie zapomniała. Troszkę maluszków. Ceropegia, właściwie są obie, z wariegacją i zwykła. Ładne dzisiaj gęste sadzoneczki do nas przyjechały. Ceropegie potrzebują podłoże do kaktusów i sukulentów, lubią jasne stanowiska, dobrze się czują, jak sobie wiszą na wieszaczku na szybie. Podlewamy je, jak podłoże przeschnie, ale nie dawajcie im przesychać za mocno, bo potrafią się zeschnąć, bo to są takie półsukulenty, nie traktujcie ich tak całkiem jak kaktusa. Jeszcze z maluszków łosierogi. Zobaczcie, jakie piękne, jakie mają duże liście, jak na takiego malucha. Jeszcze nie mają tych liści płonnych, wykształconych, ale to nic, no w końcu to są maluchy. Na pewno się wkrótce już pojawią, ale są naprawdę wypasione, jak na taki mały rozmiar. No i też wypasiona jest alokazja Jacqueline. Bardzo duża. Zobaczcie, jakie ma duże liście i jak dużo w ogóle ma tych liści. Też polecam, dzisiaj warto się nią zainteresować. Jest i taka ładna epistia, dzisiaj w nowym wariancie, w nowej odmianie. Piękne liście, piękne, różowe, taki ciemny róż z czarną obwódką. Wygląda naprawdę genialnie. A dla fanów chaosu i burzliwych fryzur u roślin, Juncus spiralis. Przepięknie poskręcane liście, które wyglądają jak kręcone włosy. Idealne do osłonki głowy by były. Jeszcze z maluchów choja krochniana Black Leaves. Tutaj liście są przepięknie wybarwione, mają kolor takiej gorzkiej czekolady. Wygląda to naprawdę apetycznie. Malutki kroton. Popatrzcie,
Można by się pokusić o jakieś zrobienie z niego jakiegoś bonsaja, czy gdzieś tam w słoiku, choć widzę, że on bardzo chce rosnąć, bo korzeniska już wypuścił totalnie na zewnątrz, liście też ma duże, także będzie wkrótce na pewno dużo, dużo większy. Jest i po dłuższej przerwie begonia Serratipetala. Tutaj liście są przepięknie wybarwione, malowniczo pokarbowane, no jeszcze ma te takie różowe kropki na środku, jest absolutnie piękna. Nie sugerujcie się tym, że to jest maluszek, begonie też szybko rosną i ta begonia będzie naprawdę duża. Te begonie typu maculata, coralina czy właśnie ta Serratipetala, one naprawdę rosną duże i z takich dużych, dużo rosnących mam też przepiękną Black Forest. Ona była u nas tylko chyba raz albo dwa. Potem jej przez dłuższy czas nie było u ogrodników, no i powraca dzisiaj. Ona jest po prostu rozkoszna. Zobaczcie, jakie ma długie liście wpadające w czerń. Piękne, ogromne kropy i jeszcze takie bordowo-czerwone spody. Jest naprawdę przepiękna. Wracając jeszcze do maluszków, to jeszcze mamy White Princeskę dzisiaj, bardzo dużą, ładnie wybarwioną. Birkina, to samo, duży okaz, też fajnie wybarwiony, już ma te paski takie swoje wyraźnie wykształcone. I malutka Honey Gold, też taka rozetkowa Sansa, bardzo fajna. Mały też, ale wcale nie taki bardzo mały, Philodendron Prince of Orange, to już tak naprawdę kawał rośliny. Popatrzcie, jakie ładne są te liście, owalne, ostro zakończone i taki wpadają właśnie w taki bardzo ładny pomarańczowy kolor. Dobra, teraz już chyba lecę naprawdę po kolei, żeby nic tu nie zgubić. Zobaczcie na to. Alokazja Blackjack. To jest jakiś sztos po prostu totalny. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałam. Liście przepiękne, z czerwonymi nerwami, ale to jeszcze nic. Łodygi z takimi kolczystymi naroślami. Nie kują, ale są, no nawet trochę kują, ale są takie naprawdę twarde. Kolce, takie ciernie. Alokazja z cierniami, w ogóle czad. I jeszcze ten kolor liści, no coś, zobaczcie jak wygląda od spodu. Myślę, że musicie ją mieć, naprawdę, bo jest boska, jest bardzo oryginalna. Asplenium Parvati, taka paprotka, która wygląda jak nać marchewy, bardzo fajna, w takim żywo-zielonym kolorze i o dosyć grubych liściach. I Calathea Roseopicta Rosy, to z kolei dla fanów różu. Zobaczcie, jakie duże, okrągłe, różowe liście z czarną obwódką. Wybarwienie tej rośliny jest naprawdę niepowtarzalne. Dalej dwa zamiokulkasy, moje ulubione odmiany. Zamiokulkas Zenzi, grubas, grube łodygi, grube liście. I Raven, czarny jak noc, z młodymi przyrostami, które są z kolei wściekle limonkowo-zielone. Oba te zamiokulkasy uwielbiam i bardzo Wam zawsze je polecam. Jest i słuchajcie, Strelitzia królewska. To jest ta odmiana, która kwitnie tymi kwiatami fioletowo-pomarańczowymi, ale no na kwiaty trzeba poczekać, żeby ona naprawdę mocno, mocno dorosła. Nawet bez kwiatów jest to piękna roślina, która osiąga duże, duże rozmiary i szybko rośnie. Lubi podłoże uniwersalne z perlitem. Sporo wody, ale przed kolejnym podlewaniem czekamy, aż ziemia przeschnie. Dużo słońca, można ją latem na ogród wywalić i naprawdę rośnie szybko i osiąga duże rozmiary. Jest i Raphidophora tetrasperma, to jest to, co ma handlową nazwę czasem Monstera Minima. Roślina, która rośnie bardzo szybko, bardzo duża, wymaga palika, bo jej pędy są grube i sztywne. Piękny ma pokrój, piękny kształt liści, kolor. No jest taka ogólnie zdrowa, też ją sadzimy w bigosik, podlewamy, gdy ziemia przeschnie i myślę, że to jest taki potworek, z którego będziecie zadowoleni. Trzykrotka, taka piękna, purpurowa, fioletowa, włochata do tego, jak to trzykrotka szybko rośnie, więc wkrótce można się spodziewać dużych, ładnych, długich pędów. I Philodendron El Chocoret, który
był ostatnio u nas, debiutował w maluszku, a dzisiaj mamy też większe sadzonki. Myślę, że po prostu urosły już w szklarni ogrodnikom, bo te filodendrony szybko rosną, więc możecie dzisiaj taki sobie już większy okaz upolować. I moi drodzy, jeszcze coś, czego dawno bardzo u nas nie było, begonia listada. Bardzo ładna begonia, której liście są takie czarne prawie, że od spodu bordowe, przez środek, jakby było tego mało, biegnie taki jasno-zielony limonkowy nerw i jeszcze jest włochata i super mięciusia w dotyku. Polecam Wam ją, bo jest naprawdę prześliczna, a już wydaje mi się, że ze 2 lata jej u nas nie było. Rzadko się pojawia jakoś tak ostatnio w sprzedaży. I co jeszcze? Tu jeszcze Wam nie pokazywałam. Ładne, bardzo gęste dzisiaj z Cindapsusy Moonlighty przyjechały, więc też warto się skusić. I moi drodzy, Abidżan. Abidżan, czyli kolejna czarna roślina. Dzisiaj dużo czarnych roślin, bo już był Zenzi, była listada, była begonia Black Forest. Jest i kolejny czarny jegomość, Abidżan. Przepiękny, piękne, takie właśnie ciemne, eleganckie liściory. Bardzo go lubię. Zielistka Ocean to jest odmiana o liściach takich obrzeżonych taką beżową obwódeczką, bardzo ładna, ma taki fajny zwarty pokrój. I na sam koniec, słuchajcie, ostatnia roślina na dziś, o ile nic nie zjadłam, to jest Epipremnum Marble Variegata. Ładnie wybarwione, gęste sadzony, pięknie się już zaczynają dziurawić, no i na uwagę zasługuje właśnie ta piękna, taka marmurkowa wariegacja. Są bardzo jasne i bardzo, bardzo piękne. Tyle, moi drodzy, ode mnie na dziś. Wpadajcie z sobota 14.30 junglebugi.pl. Oczywiście zapraszamy Was też na zakupy stacjonarne. Jak jesteście z Wrocławia albo będziecie przyjazdem we Wrocławiu, to właśnie powiem Wam, że bardzo dużo nas mamy odwiedzin z całej Polski. Widzę, że tak nasi sympatycy to mają obowiązkowo na liście wrocławskie zoo i Jungle Boogie. Bardzo nam jest miło, dużo takich właśnie turystycznych wycieczek, więc zapraszam, wpadajcie, jak tylko jesteście gdzieś przyjazdem, koniecznie zahaczcie też o nasz magazyn, bo tutaj jest naprawdę, są setki i tysiące roślin, jest w czym wybierać. Czekamy na Was od poniedziałku do soboty od 10 do 18. Do zobaczenia, moi drodzy, życzę Wam naprawdę wspaniałego i pięknego weekendu.